Dzień dobry, czy raczej już prawie dobry wieczór. Ja się nazywam Justyna Duriasz-Bułchak i na co dzień pracuję w Fundacji Wspomagania Wsi, ale tutaj reprezentuję partnerstwo z Mapy Drogowej, partnerstwo, które nazywa się Wspólne Lokalnie. I tutaj mamy koordynatora partnerstwa, Tomasza Szymanka z Akademii Rozwoju Filantropii i on zaraz na pewno więcej coś powie o naszym partnerstwie. Zaraz powiem, witamy Państwa serdecznie, bardzo dziękujemy za przybycie mimo tak intensywnego dnia. I to, co myśmy chcieli Państwu zaproponować, to głównie rozmowę, tak? Bo Państwa też chcielibyśmy usłyszeć, to jest bardzo potrzebne, dlatego że w oparciu między innymi o Państwa opinię, ale też opinie wygłaszane na pozostałych sesjach tematycznych, w ramach strategicznej mapy drogowej będą formułowane pewne wyzwania dla organizacji pozarządowych, co jest istotne, co jest ważne w działaniach organizacji na przyszły rok. Więc tutaj duża odpowiedzialność na Państwo spoczywa, ale zanim porozmawiamy, to chcielibyśmy tak króciutko, w miarę możliwości, przedstawić sposób rozumienia dobra wspólnego w tym wymiarze lokalnym i chwilę porozmawiać, czy Państwo to kupujecie, zgadzacie się z tym, czy nie zgadzacie się, czy czegoś brakuje w tej definicji, a potem pokazać, jak my, dlaczego my uważamy, że to dobro wspólne jest ważne, do czego ono może społecznościom lokalnym się przydać i później zastanowić się wspólnie, co w związku z tym robić, żeby rzeczywiście to dobro lokalne upowszechniać. Także my rozumiemy to dobro wspólne. To jest coś, co, na czym naszym zdaniem w sposób uświadomiony lub nieuświadomiony opierają się wszystkie wspólnoty lokalne. Dlaczego ludzie chcą tworzyć tą wspólnotę lokalną? Dlaczego tak naprawdę oddają część swojej osobistej wolności na rzecz tego, żeby razem funkcjonować w wspólnocie? Dlaczego na przykład godzą się włożyć na tą wspólnotę, chociażby w postaci podatków? No właśnie odpowiedź dla dobra wspólnego. Czyli to jest coś, co jest fundamentem działania wspólnot lokalnych. I to jest coś, co łączy w związku z tym zarówno wszystkich tych, którzy tę wspólnotę lokalną tworzą, jak i jest takim pomostem pomiędzy potrzebami indywidualnymi, a potrzebami zbiorowymi wspólnoty. Czyli to jest taka strategia, jak to ładnie mówią Amerykanie, win-win, wygramy. Nie możesz, coś tam ustąpać, przelatuje, nie możesz zaspokajać w pełni swoich potrzeb jak osoba indywidualna bez działania w wspólnocie na rzecz dobra wspólnego. Natomiast to jest coś takiego, co jest kwestią pewnej umowy. Czyli takie jest to dobro wspólne, na jakim my się jako członkowie na przykład społeczności lokalnej, gminy, ulicy, sołectwa, jak my to rozumiemy, na co my się umawiamy. Więc to nie jest tak, że mamy jakiś idealny wzór tego dobra wspólnego, do którego powinniśmy się odnosić. To jest to, na co my się umawiamy, co nas łączy, co jest dla nas wszystkich ważne i na co myśmy się umówili. No i oczywiście elementem tej umowy jest to, że z jednej strony każdy powinien o to dobro wspólne dbać, z drugiej strony każdy powinien mieć możliwość, żeby z tego dobra wspólnego korzystać. Również po to, żeby zachować to dbanie, po to, żeby zachować dla przyszłych pokoleń. No i co na to dobro wspólne się składa? Przede wszystkim to są ludzie, mieszkańcy, ci, którzy tą społeczność lokalną tworzą, niezależnie od wieku, płci, rasy itd., itd. Po drugie, i to jest dla nas bardzo ważny fundament tego myślenia o dobru wspólnym, to są wspólne wartości i zasady. Takie, o których myśmy dzisiaj na tej sesji plenarnej mówili, młodzi ludzie się wypowiadali, poszanowanie praw, godności innych, wzajemność, solidarność, pomocniczość i tak dalej. Po trzecie, na to dobro wspólne składa się prawo i instytucje, zarówno to prawo krajowe, poczynając od konstytucji, reguluje pewne rzeczy, skończywszy na tym prawie lokalnym, stanowionym samorządy lokalne, ale to są również instytucje publiczne i tak dalej, i tak dalej. No i wreszcie to są zasoby materialne i niematerialne, czyli powietrze, lasy, jeziora, góry, place, ulice i tak dalej. To wszystko, co nas otacza, co mamy w swojej społeczności i co jest właśnie tym elementem dobra
wspólnemu. Podsumowując, dobrym wspólnym jest to, co jest uznawane przez społeczność, to, z czego może korzystać każdy obywatel, ale może również ma szansę je tworzyć. O tym mówi też Konstytucja, tam był ten artykuł pierwszy, która mówi o, przypomina o tym, że Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, a z kolei artykuł 82 mówi, że troska o dobro wspólne jest obowiązkiem każdego obywatela, czyli nawet Konstytucja stoi na straży tych podstawowych zasad, czy też warunków tego, żeby można mówić było o dobro wspólne. I to tak mówię, w dużym skrócie. Teraz pytanie do Państwa, czy tak w tym ekspresowym tempie na pierwszy rzut oka Państwo się zgadzacie, nie zgadzacie, czegoś tu brakuje, coś byście dorzucili do tak rozumianego dobra wspólnego? Chcę się przedstawiać, Agata Tomaszewska, Fundacja ING Dzieciom. Ja nie jestem pewna, bo nie widzę teraz tego slajdu, czy tam na pewno był dialog wpisany jako dobro wspólne, bo to jest coś, o co powinniśmy wszyscy dbać. Czyli o to, żeby się toczył dialog, żeby był dobrej jakości, jako dialog, jako wartość, jako przestrzeń. Bardzo aktywny senior Wrocław. Mnie interesuje takie zagadnienie, które dotyczy, czy to było coś na przykład, sformułowali coś takiego, mieszkalnictwo. W tym sensie, że no, dobrem wspólnym jest jakby wspólne zamieszkiwanie, ale mamy podrapane, mamy grafiki, mamy różne inne, nikt na to nie zwraca uwagi i tak dalej, podwórka, tego typu, czyli nazwałbym to ogólnie mieszkalnictwem. Tak sobie myślę o wartościach, czyli nie ma wartości, meta wartości i wartości, to znaczy są takie wartości, które są same w sobie dobrem wspólnym, ale powinny temu towarzyszyć jeszcze wartości, według których należałoby definiować i zarządzać dobrem wspólnym. No, tym przykładem jest na przykład jest Pusza Białowieska, tak? To znaczy są takie wartości jak dialog, ale jest jeszcze, są takie wartości, które na przykład należałoby określać zasady tego dialogu. W tym kierunku by poszło. Karol Grubszy, Stowarzyszenie na Rzecz Pamiętowa i Adamkowa. Ja chciałem jeszcze wrócić bardzo do początku tej dyskusji, czyli do tego, po co właściwie nam dobro wspólne, bo wydaje się, że większość potrzeb, jeżeli mnie stać na to, jeżeli mam możliwość, to mogę je sam zaspokoić. Ale to nie jest do końca prawda, ponieważ wszyscy mamy jedną potrzebę, której się nie da samemu zaspokoić. Potrzebę przynależności do jakiejś wspólnoty. I tak naprawdę ta potrzeba stanowi jakby absolutną bazę tego, że dobro wspólne w ogóle musi zaistnieć po to, żeby móc spełnić nasze indywidualne potrzeby, ponieważ jako ludzie jesteśmy istotami stadnymi, nie jesteśmy w stanie żyć jakby w oddzieleniu od społeczności. Więc ta społeczność może być, to może być rodzina, to może być jakaś grupa na wsi, to może być jakakolwiek grupa, to może być też państwo, na bardzo różnych płaszczyznach będą to różne jakby właśnie bardzo kwestie, ale zawsze pozostaje kwestia przynależności do wspólnoty. Cutor, Fundacja Idea oraz Zespół Ludowy Siekiernica z Podhala, gdzie jesteśmy tutaj. No, potrzeba przynależności jest ogromna, ale też takie poczucie odpowiedzialności. To jest różne na wsi, bo jednym zależy, drugim nie i właśnie z tym cały czas się borykam, że czy ten budynek zabytkowy będzie sprzedany w ręce prywatne, czy będzie tutaj obumierał i gnił, właśnie to poczucie odpowiedzialności za miejsce i za mienie. Pytanie, czy dobro indywidualne też nie powinno być traktowane jako dobro wspólne, patrząc na to z punktu takiego ekonomicznego punktu widzenia, jeżeli uznamy na przykład za dobro wspólne zdrowie poszczególnych osób, to jakby podejście takie, iż zachowanie tego stanu, zachowanie jednostek w dobrostanie, tak? Czy też w stanie zdrowia, przekłada się tak naprawdę na dobro wspólnoty, która ponosi niższe koszty bytu danej jednostki, tak? Wspólnym dobrem jest przyszłość. Gdyby jej nie było, to wszystko zatraci sens. Czyli jeżeli wyobrazimy sobie, że jutro wszystko zburzą, to po co to budować, prawda? Jeżeli nie będzie dzieci, to po co szkoła i tak dalej. Więc pewna wspólna wizja również w przyszłości, jak się ma to rozwijać. Dla organizacji to może być strategia, dla wspólnot po prostu wspólna wizja, jak to się będzie rozwijać. To jest bardzo ważne, dzięki za ten głos. Pierwsza to jest taka, że nie wiemy kto i na jakich zasadach ma decydować, co to jest dobro wspólne. Czy to się ma odbywać na zasadzie po prostu z większości? Ja tylko chcę przenieść jeszcze do tego wspólnego rozwoju. O rozumienie wartości, ale chodzi o wspólne, o zdefiniowanie wspólnych wartości.
co idzie dużo głębiej, ponieważ dla jednego wartością będzie to, że będzie miał autostradę pod domem, którą będzie mógł bardzo szybko się przemieszczać i będzie miał lotnisko, z którego może polecieć na koniec świata. Dla drugiego wartością będzie to, że będzie miał kawałek lasu, po którym sobie hasają jakieś sarenki. Sarenki dla sadownika są katastrofalne, bo mu zeżyją zaraz drzewka, więc to jest kwestia wypracowania tych wartości, które będą wspólne. Jeżeli ich nie ustalimy, to coś, co dla jednego jest wartością, dla drugiego jest przeszkodą. I tu się zaczyna coś, co jest najtrudniejsze do pokonania, też na poziomie bardzo różnym. Będą konflikty różnych wartości. Pokonanie tych konfliktów i znalezienie wspólnych jest chyba najtrudniejszą rzeczą, bo jeszcze się odpowiedzieć na pytanie, co jest potrzebne, aby osiągnąć korzyści i dobra wspólnego. Ja myślę, że przede wszystkim zrozumienie, czym jest dobro wspólne i zrozumienie tych korzyści, bo tutaj, tak jak padł przykład, jaką mamy indywidualnie korzyść z tego, że ogólnie ludzie na przykład w społeczeństwie są zdrowi. Tak, to nie jest takie od razu zrozumiane przez większość osób, tylko to trzeba przepracować i zrozumieć, co to jest dobro wspólne, bo myślę, że my tutaj o tym rozmawiamy często, ale no, nadal mamy głównie patrzenie bardzo indywidualne w naszym społeczeństwie i przeanalizowanie korzyści dobra wspólnego dla wszystkich i dla osób pojedynczych no, wymaga pewnego procesu myślowego. Inspirowana tym, co pani to odpowiedziała, od razu pomyślałam, że edukacja, taka edukacja obywatelska na każdym poziomie i najwcześniej, jak to jest możliwe, bo to nie będzie bez edukacji. Bez edukacji to się nie uda. Jeszcze oprócz edukacji, ciągły dialog, to jakby taki, no nie na samym początku, tylko już jak to wspólne mamy, to żeby się dogadywać, czy ono nadal jest dobrze wspólne, czy jednak nie są jakieś, czy jakieś grupy interesariuszy, to się okazuje, że to już dla nich jest, to dobro robi się dla nich problemem właśnie, tak, a nie jest dobrą właśnie wspólną, tylko jakby zaczyna dzielić. Ale w naszym społeczeństwie tak jest, że często nie słucha się tych, którzy są w mniejszości, albo którzy po prostu no, nie mają dostępu, jak wyrazić swoje potrzeby. I teraz pytanie, jak oni odnajdują się w tym dobrym wspólnym, bo oni się wycofują i oni... Pytanie, jak ich wciągać w tym dobrym wspólnym i jak dać im możliwość wypowiedzi? O tym wypracowaniu jakiegoś tekstu, tak, czegoś, co będzie dla tej wspólnoty lokalnej takim drogowskazem w tym myśleniu o tym, co robimy, żeby być w zgodzie z tymi wspólnymi wartościami. Tak sobie pomyślałam, no czy jednak to myślenie o jakiejś dawce tej demokracji deliberatywnej, tak, i jakimś szerszym takim dyskutowaniu, a nie zdawaniu się na tych 15 radnych, których raz na 4 lata wybieramy, no to czy to nie jest jakaś droga też dla nas do rozważenia? Widzimy tych wiele wyzwań, widzimy wiele problemów. Pytanie, jak teraz docierać do... Skoncentrujmy się na tych małych społecznościach, tak, żeby było łatwiej. Jak do nich docierać, jak przekonywać ludzi, jak edukować, jak wypracowywać to wspólne rozumienie wartości i dobra wspólnego, jak to robić, tak? Porozmawiajmy o tym. Może macie też dobre doświadczenia, tak? Andrzej Gilner, Gliwice. Myślę, że często bywa tak, że dla tej wspólnej sprawy nie mamy zrozumienia. I myślę, że coś takiego jak poczucie odpowiedzialności, zrozumienia, można powiedzieć ogólnie o liderach. Że jest ktoś, kto czuje sprawę i widzi ten wspólny interes i widzi, że jest jedyną osobą, która tak naprawdę wie, o co chodzi. I dla niego nie ma wspólnego interesu z kimś innym, bo nikt inny tego interesu nie rozumie i się w to nie włączy. Więc zaczyna się bardzo często od tego, że ktoś inwestuje i być może nie dostanie nigdy zwrotu. Dlaczego? Dlatego, że zależy mu, że wie, że czuje. Że to jest zupełnie może z innej beczki, bo to nie ma nic wspólnego z demokracją, to jest indywidualne inwestowanie, rozwijanie tego, co ja wiem, albo co jest moją wartością. Ja wiem, że to jest dobrze, żeby ludziom pomóc się zorganizować, żeby tam, nie wiem, poprawić chodnik na przykład. I to są takie dosyć proste rzeczy, czy budowanie
no ale może nie rozwijajmy tego za dużo. Chciałbym powiedzieć, lider, czy osoba, która coś ciągnie, która inwestuje, specjalnie nie spodziewając się zwrotu, to jest coś cennego. Zaczyna się od indywidualnego włączenia w sprawę, ja coś daję po to, żeby to wspólne dobro gdzieś tam się pojawiło. Więc myślę, że to jest coś cennego. Jeżeli są tacy ludzie, którzy coś widzą i chcą coś wnieść, to może być pomoc oczywiście indywidualna, taka jak była tutaj już powiedziane, może się ktoś do tego włączy i zacznie iść dalej, no ale mamy tyle, ile społeczności, tyle jest tych dóbr wspólnych. My ich tutaj oczywiście nie zdefiniujemy, bo to są miliony tych dóbr wspólnych, prawda? Myślę, że to dużo rzeczy się rozgrywa w sumieniu każdego z nas. Każdy coś widzi, każdy coś czuje. Wierzę, że tak jak jesteśmy w 100%, to każdy ma jakieś zrozumienie w tym swoim świecie, w którym się obraca, w tej wspólnocie i coś tam ma od siebie dodane. Więc jest jakaś wrażliwość z jednej strony i gotowość do zainwestowania, dodania, bez oczekiwania w zasadzie tego wspólnego dobra, które w formie jakiejś innej korzyści do mnie spłynie. Mi się wydaje, że bardzo ważne w angażowaniu jest informowanie, bo nie można zaangażować kogoś do rzeczy. Znaczy uważam, że to jest po prostu nieludzkie, jeśli on nie wie, jaki jest tego sens i skąd to się wzięło. Więc bardzo ważne jest informowanie. I to jest bardzo prosta rzecz, czyli pracowanie nad przejrzystością samorządów i organizacji pozarządowych, czyli co robią, dlaczego to robią, z jakich środków i co ma z tego wyniknąć. Bo jeżeli człowiek będzie wiedział, to będzie wiedział też, jak on może się tego zaangażować. Chciałbym dwie rzeczy. Jedno to chciałbym uzupełnić instytucję wspierającą, no system wspierający, bo tak naprawdę to nie powinna być tylko jedna instytucja, ale powinno gdziekolwiek, jeżeli mam pomysł i chcę coś zrobić dla dobra wspólnego, to każde drzwi powinny stać otworem i wszystkie instytucje publiczne powinny się czuć współodpowiedzialne za to, żebym ja mógł tą inicjatywę zrealizować. Więc to jest kwestia systemowa. Ja jestem od 10 lat przedsiębiorcą i głównie przedsiębiorcą z doświadczenia. Raz. Mam przyjemność kończyć na AGH takie studia podyplomowe, marketing misji, promocja marek lokalnych. I my tam bardzo dużo mówimy o tym, w jaki sposób lokalnie można upowszechniać czy wdrażać różne koncepcje. I tutaj dobro wspólne, myślę, że można by spokojnie zacząć z właśnie doświadczenia biznesowego, z marketingu, bo w Koszalinie to widać jak na dłoni, że powiedzmy, że dobra wspólne ogólnie można by respektować, natomiast po prostu jakby ma to takie dwa obszary. Znaczy jeden to jest, że mamy jakiś powiedzmy las czy park, załóżmy park będzie dobrym przykładem, no i ten park ma jakąś infrastrukturę, jest przygotowany załóżmy w standardzie światowym, ale dopóki ludzie nie będą przekonani albo doinformowani, to jakbyśmy dobrze tego nie zrobili, nie będzie on postrzegany umysłowo ludzi jako fajne miejsce. No i jest tak zwany branding, czyli manipulacja tego, co to jest okrutne, no ale tak to działa, czyli jak rzeczy są postrzegane. Może mieć totalnie kiepski park, ale tak przeprowadzić kampanię informacyjną, że ludzie będą postrzegali ten park jako super dobro wspólne i będą o niego dbali. I wtedy będzie super. I wtedy budujemy, znaczy jest to jedno z narzędzi. Nie jest to jakby, nie o to chodzi tak w tej dyskusji, ale jest to jakieś narzędzie, to znaczy budowanie marek, znaczy, że można by wykorzystać narzędzia, które biznes wykorzystuje globalnie bardzo skutecznie do dbania o dobro wspólne poprzez właśnie tworzenie marek lokalnych, czyli na przykład na przykład, jak są produkty lokalne, to są jakieś zasoby, Świeżowiec to jest jakiś tam koszyk produktów lisieckich i tak dalej, ale to mogą być też, bo kiedy ludzie czują się z tego dumni lokalnie, przestają się od tego odwracać, może przestają wyjeżdżać na jakimś etapie, bo czują, że są w miejscu, w którym warto być i tak dalej. A jeszcze jak to przynosi pieniądze konkretne? No to już w ogóle. Ja chciałam zwrócić jeszcze uwagę na takim poziomie operacyjnym, na coś, co może troszeczkę też nam podsumuje te punkty, które już tu mamy.
Mianowicie chodzi mi o dobór metod angażowania osób. Posłużę się może najprościej i najwdzięczniej będzie przykładem planowania wspólnej przestrzeni publicznej. Jakby proces konsultacji polegający na tym, że jest wyłożony dokument i być może ktoś nawet się dowie, że on jest wyłożony i przyjdzie i go sobie obejrzy w formie wydrukowanej. To jest jedna rzecz. Natomiast bardziej angażujące ludzi, a później zachęcające do korzystania z tego, jakby też dopilnowania pewnych efektów tego, co zostało wypracowane, no będzie wspólna rozmowa albo wręcz wspólne warsztaty z projektowania. Więc wydaje mi się, że no, to, czy jakie będą te metody, zależy też oczywiście od tych wszystkich powyższych rzeczy. Czy będzie lider, który będzie je promował, czy będzie instytucja, która wesprze ten proces i czy będzie w ogóle przestrzeń do wspólnego dialogu, ale właśnie takie dialogowe, angażujące, wspólne wypracowywanie daje to, że ludzie mają większe poczucie identyfikacji z tym, co razem wypracowali i najchętniej później z tego korzystają, też rośnie ich jakby zaufanie takie społeczne i do siebie nawzajem. No i chcę powiedzieć, że strasznie ważne jest tego, co, ale to nie jest odkrycie, natomiast wydaje mi się, że jednak najważniejsze to co robić z tego, co Państwo mówiliście, no to w ogóle zacząć na ten temat rozmawiać i jednak ten element edukacyjny, tak, właśnie dostarczanie tej wiedzy, nie tylko tej merytorycznej, ale o tym, jak rozmawiać, tak, jak się porozumiewać, jak słuchać siebie na przykład nawzajem, tak, bo to jest ogromny problem. Ja mówię, bo chodzi mi o swoją rację, ale jak Pan zaczyna mówić, to już Panu nie słucham, tak? Bo to jest szalenie i ostatnia rzecz, wydaje mi się, i to jest ogromna sztuka i moim zdaniem to jest ten, wracam do tego przykładu ludzi morza, tak? To jest optymalne rozwiązanie, żeby znaleźć taki konsensus pomiędzy wartościami, które są dla nas jakoś wspólne, a korzyściami, które możemy osiągnąć. To jest, moim zdaniem, to jest idealne rozwiązanie na dobro wspólne, tak? Wartości, które jednak dają korzyści. To, co mówiliśmy, tak? Zresztą my mamy takie przykłady działań lokalnych. Idziemy w tradycję, tak? Bo to buduje wspólnotowość, nagle odkrywamy, to nas łączy, możemy się czymś pochwalić, ale budujemy osadę w związku z tym, która przyciąga turystów. My możemy jako mieszkańcy też mieć bardzo wymierne korzyści, bo mamy pracę, pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest moim zdaniem optymalne, szukanie takich rozwiązań, które opierają się na wspólnych wartościach, ale też pozwalają osiągnąć konkretne korzyści. Musimy wykonać, tak mi się wydaje, ja nie mam odpowiedzi, bardzo głęboką jakby taką pracę, refleksji nad tym, co dla nas wszystkich w dużych wspólnotach wzajemnie będzie tą korzyścią, tak? Bo wiemy, bo my już wszyscy tutaj wiemy, że musimy coś dać, tak? Że musimy coś od siebie dać, żeby ogólnie, żeby było lepiej, ale nas jest mało, tak? Jak my mamy to pokazać innym, żeby ich przekonać, że metaforycznie jakoś jesteśmy na tym morzu, może ono nie jest takie strasznie groźne i nie grozi nam to śmiercią, jeżeli nie będziemy tą załogą podporządkowaną, ale że ta wartość dodana gdzieś jest. Nie wiem, to jest pytanie, z którym ja zostaję po tej dyskusji.